Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem oficjalnie. Witam na Tight Lat Tuesday, gramy 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Dużo arcymistrzów, cieszę się niezmiernie, mam nadzieję trafić na jakichś koksów i urwać im chociaż pół punktu. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Tak, będziemy grać, będziemy rozmawiać, także fajnie. Mam nadzieję, spędzimy miło czas. Korzystając z okazji, moi drodzy, jeszcze przed turniejem, jest taki zawodnik, który dzisiaj kończy 6 lat. Nazywa się Julian Jaworski. Pozdrawiam serdecznie i życzę mu wszystkiego najlepszego. Julek, wszystkiego dobrego przy szachownicy. Jest to gość, który od ponad roku ogląda mnie na YouTubie i nawet wygrywam z Netflixem, z tego co rodzice mówią. Więc bardzo się cieszę. Julek, trzymam za ciebie kciuki, jeśli chodzi o szachy. Nie dawaj się i ćwicz sobie dalej, spokojnie, swoim tempem. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 6 lat to poważny wiek. Jest to też zawodnik z naszego klubu UKS Kopernik Olsztyn. Dlatego też tutaj wyróżniam naszych zawodników. Bardzo mi miło. No cóż, i wracamy do turnieju. Mam nadzieję, że pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. Nie wiem, ile punktów. Powiem wam szczerze, w takim Szwajcarze trzeba mieć trochę szczęścia też. No zresztą, jak to wszystko się toczy w takim krótkim czasie, to wiadomo, te szczęście jakieś tam na pewno jest, ale to takie już wróżenie z fusów, wiadomo, umiejętności również. Cześć, Ksard, witam cię serdecznie. A jeszcze tylko 12 lat i zaczyna się prawdziwe życie? Ja myślę, że szybciej. Zależy, co masz na myśli, Pulchny. Ale jak do nas przyjedziesz do klubu sobie zagrać partyjkę, no to z Julkiem już nie będziesz miał tak łatwo. Gwarantuję ci. Julek ma w ogóle już czwartą kategorię szachową. Występował również w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków i to rok temu, gdzie miał 5 lat, co nie? Więc to jest niesamowity wyczyn. I no fajnie, fajnie. Oby tylko to trwało. To jest ważne. Za minutę, za półtorej niecałej minuty rozpoczynamy. Dobra, nie będę twoich Pulchny czytał wszystkich komentarzy, lepiej. Pochwal się lepiej, którą masz kategorię, bo Julek ma czwartą, a ty? Którą masz? Powiedz. Specjalnie ci zadaję to pytanie, bo wiem, którą masz. Jeszcze żadną. Ale wszystko przed tobą. Cześć Radycz, a dzięki za speedrun 2.0. Co robić dalej? Słuchaj, jest mnóstwo filmów na YouTubie, które nagrałem, więc można sobie tam oglądać i speedrun 1.0, ale też analizy. No, cieszę się niezmiernie. Tight Lat Tuesday dzisiaj gramy. Cześć szachowy pionek, witam serdecznie. 30 minut, 30 sekund do rozpoczęcia, 30 sekund. 11 rund, wow, ale będzie. Kategorie są od jakiego rankingu? No, kto nie ma kategorii żadnej, to ma ranking 1000. Czwarta kategoria to jest ranking 1400. Ja tu nie mówię o rankingu FIDE, tylko mówię o rankingu takim Polskiego Związku Szachowego. No to jedziemy. Znowu kobieta. No, po prostu ja mam to szczęście. Zimbabwe. Ciekawe. Dobra, gramy. Pamiętam, że to nie jest na jedną minutę. Pamiętam, pamiętam. Póki co te ruchy są dosyć łatwe w wykonywaniu. Teoria. D6. Pewnie C4. O, jednak taki. Ja lubię taki ruch zagrać. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, powiem szczerze. Lubię taki ruch zagrać na ruch B3. Zobaczymy, co przeciwniczka zrobi. Jak zareaguje. Ten ruch taki może być. O, właśnie, trochę taki. Męczący, mam nadzieję. Niekoniecznie chcę tutaj zbić. Po prostu przytrzymam pionka. Zaraz zagram skoczkiem. Może tędy jakoś coś. Tu pokombinujemy za moment. Może C6 w ogóle. Nie, no to teraz tak. Hetman C1? Ciekawe. Zagram tak.
Ale D5 chyba jest ciekawe. Aha, już wiem po co jest hetman C1. No dobra, wybijamy. Tu chyba tym trzeba, bo tutaj goniec celuje w pionka. Jak będzie wybicie, to trzeba odbić gońcem. No i chyba tutaj zagrajmy. Uderzymy od razu w pionka D4. Po wymianie tutaj będzie fajne związanie wieczne. I za chwilę hetmanem przejdziemy sobie na A8. Chyba, że taki ruch nastąpi. O, tutaj. Też ciekawe. A hetman A8? Tak, E3 też ciekawe, bo wzmacnia punkt D4. Mądrze zagrane. O, to się chyba teraz pomyliłem nieco, bo muszę tu zbić. Ale nie, ona też musi zbić. Uciekam gońcem, to jest ok, bo jak zbiję tutaj, zagram tak. To się trzyma. No co, trzeba tutaj zbić, uciekać gońcem. Pewnie zawodniczka myśli teraz nad biciem na F5, ale F5 nie działa, bo jest tutaj. No, zbiję gońcem tu, ja odejdę tu i ona zagra tak, na 100%. O, jakieś problemy chyba. Zbiła tutaj, czy jak czegoś nie widzę? No przecież tutaj to tu. Tak. I odbijam. Hello. O co chodzi? Przecież jak goniec zbije mi na C6, to zbijam tu. No cóż, nie wiem. Zaraz przeczytam wasze komentarze zaległe. Dajcie mi chwilę, tylko skończymy partię. Poszło bicie jednak. No to odbijam. Okej. No to co? Trzeba chyba uciekać. Tak po prostu. Figura więcej. No i trzeba uciekać. No i okej. Chyba tak. D5 teraz zagramy. Troszkę o te centrum powalczymy oczywiście. Aha, tu jest próba taka, dobra. No to wieża D8 może. Skoczek z powrotem może wejść. Hetmanu aktywnie. No nie zaszkodzi, tak. Zawsze mogę tu wrócić w razie czego. A też mogę zagrać z drugim skoczkiem. No właśnie, mogę tak. Żebym się ze skoczkami nie poplątał jednak tutaj troszkę. Tak właśnie patrzę. Chyba tutaj muszę. Tak, atakuję przy okazji. No zwykle tak jest, że jak już wiecie, mamy figurę więcej, się nieco rozluźniamy i czasami są takie błędy, że można wszystko przegrać. No ale tutaj spokojnie, spokojnie. Pilnujemy, atakujemy. Wymiana. No to spoko. Jeszcze widełki. I z powrotem skoczkiem tutaj bronimy. Myślę, że ona chce zagrać tak. Mam taki ruch, co nie? Zagrajmy tak, żeby król miał ucieczkę. Jeżeli będzie wieża tutaj, to C5. A, wieża tutaj, to C6. Dobra. No to C5 teraz, proszę bardzo. Hop, hop. No i na spokojnie. Dobra. Tu już jest stabilnie. O, można wziąć pionka. I z powrotem. Ok, no mamy to. Mamy pierwszy punkt, jest dobrze. No, ok, co mam powiedzieć? Wyszło bardzo dobrze. Hetmanie F2, co ty piszesz tu ciekawego?
Generalnie Kamski cały czas podkreśla, że jest zawodnikiem z top 100, grał nawet z Kremnikiem o Mistrzostwo Świata i przegrał. Twierdzi, że umie wyczuć oszusta, odważył się nawet oskarżyć juniorów i wykorzystać teorię odnośnie korelacji polskiej flagi i oszukiwania podobno każdego, który mu pisał na czacie, co prawdę on nie zbanował. Wiesz co, według mnie prawda jest taka, że Kamski po prostu jest po prostu chory, a to wynika też z jego dzieciństwa zapewne. Ktoś pisał o jego ojcu, że się nad nim znęcał, no psychicznie na pewno. Jest taka teoria też, że ojciec powiedział, jak grał z nim mecz o mistrzostwo, znaczy jak Kamski był przed meczem skarpowym w 96, w meczu o mistrzostwo świata FIDE, no to powiedział ojciec, że jeżeli nie wygra skarpowym, to wraca na studia medyczne. No i tak się też stało i wiecie, no między innymi, to taka delikatna sprawa. Ja historii nie znam Kamskiego, tylko z tego, co tutaj wiem od mądrzejszych ludzi ode mnie, to tak to wyglądało. On się wycofywał tam oczywiście z szachów, potem wracał, ale najlepsze lata swojego życia myślę, że zmarnował, bo zrezygnował z szachów mając 22 lata, mając ranking 2700 około 60, czy tam około 50, coś w tym stylu. W 96 to było coś zabójczego, że tak powiem, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, coś rewelacyjnego. Taki wysoki ranking, czwarty na świecie, 22 lata, wyobraźcie sobie. Janek nasz Duda przecież podobny ranking miał i dopiero był tam 15 czy 16 na świecie, co nie? No cóż, mogę powiedzieć. Trzeba tutaj mieć mocną psychę, dobre zaplecze, a widocznie Kamski tego do końca chyba nie miał, jednak szkoda. Jakieś takie ciśnienie niepotrzebne. No, cóż mogę powiedzieć? Ja mu po prostu współczuję, nie? Że jest jaki jest, i cóż mogę powiedzieć? To jest jego problem, że prześladują go cheaterzy, tak zwani, którzy innymi nie są. Nic tyle. Witam, Michał, witam serdecznie. Ostatnio się wycofał. No okej, okay, no widzisz, no nie wiem, może szuka rozgłosu, może nie jest świadomy tego w ogóle, co mówi. Ciężko mi powiedzieć. No naprawdę nie chciałbym się w to jakoś tam zagłębiać specjalnie, bo to jest tylko kręcenie jakichś tam niepotrzebnych afer. Ja takich rzeczy do końca nie lubię. Oczywiście zrobiłem o tym film, bo miałem przyjemność nim zagrać. Wygrałem, z czego się bardzo cieszę, no bo dla mnie to jest wygranie z legendą, co nie? Wprawdzie w internecie, no ale jaka jest inna możliwość? Tyle w temacie. Do zobaczenia, Tomo Hart. Siemka. Pierwsza partia wygrana. Ale coś słyszałem, że z Paklezą po czterech ruchach zremisowali, tak? Coś słyszałem. No ale to widzisz, no. Tak to już jest, no. Ludzie się lubią fascynować takimi smaczkami. No okej, okay, to rozumiem. Zobaczmy tutaj, jak idzie Carlsenowi, oczywiście temu nieprawdziwemu. Białe lepsze. Oj, to tutaj. Aha, szach był, sorry, nie widziałem szacha. I co tutaj się dzieje? Białe niby lepsze, ale technika. Technika tu ważna, co? Jak to wygrywać? No na pewno król jest bezpieczniejszy, to jest plus. O, to chyba tutaj wchodzi hetman. Oj, wzięcie hetmana. Nie, chwila, przecież hetman był broniony. Oj, dzisiaj nic nie widzę prawie. Dobrze, to nie moja partia. W swojej partii, aby widzieć. I co, jak tutaj to mat na E6. I wchodzi hetman. I zbiera pionki, słusznie. Może tak? F4? Chyba nie, jednak te pionki są solidne do obrony. No, a jeszcze sobie potańczą tutaj zawodnicy. Nie takie do końca łatwe. A co, tutaj nie można było? Ciężko powiedzieć, może i nie. Oj! To teraz białe dały czadu. Jeszcze tak na szczęście można się zasłonić. Ale grają. Co za hetmanówka. Ale w ogóle czarnymi gra 2900. To ja się nie dziwię, że ten gość z FM na dole, co jest. O, wziął kolejnego pionka, no nareszcie. Ale te pionki też idą. I te pionki, a tutaj bardzo ładny ruch, ucieka. No goniec trzyma tutaj mimo wszystko. Oj, podstawił! Ajajajaj, no to teraz lipa. Tak to na tym Title Tuesdayu jest.
czarne, stabilne już. O, podstawka. O, właśnie, szkoda, szkoda. Dobra, czekamy na rundę numer 2. Ciekawe, na kogo się trafi teraz. No, mamy jakiegoś zawodnika. 2900. No to jakiś koks. Szkoda, że nie jakiś Hikaru. No ale dobra, gramy. Znowu czarnymi w ogóle. Okej, okay, jedziemy. Okay, tak, może tym razem. E5. Tutaj A5, to będzie A3. Dokładnie. Chyba C6 trzeba. I D5 można. Tutaj zbijemy. Chyba D5 można, mi się wydaje. No już taka gra się kombinowana trochę robi. Chcę tak zagrać. OK, to mogę sobie pozwolić na ten ruch. Dobra. Wymiana. Tutaj, aha, tak wejdzie, co nie? No coś za coś. Jak wejdzie tu, to ja wejdę tam. Jakoś będziemy grać. Chociaż mogłem tak zagrać też. To też było ciekawe. C5 na pewno. Gość rozważa. Tak, tak. Mogę w ogóle chyba tak zagrać. Spróbuję od razu wyrzucić tego skoczka. Wprawdzie oddaję gońca. O, nie chcę tak zagrać. Dobra, gram tak. Chcę się tu przerzucić. No, ma prawo. Ale skoczek tutaj to chyba... Tak nawet poszedł. Proszę bardzo. Nie bał się. Czy ja mogę w ogóle tak? Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Tak. Idziemy do góry. Atakujemy. Taki ruch już nie jest groźny, bo tutaj... Dobra. Tak. Znaczy ja sam nie wiem, czy to jest... Nie jest groźny ruch. F5. Podważymy pionka. Przytrzymamy. Tu mogę wziąć też. Teraz. A nie, nie mogę. Tutaj. Trzeba uważać. Dobra. No dobra, skoczek. Jak to dalej grać, powiem? Szczerze nie wiem. Ten pionek trzeba będzie tego pionka obronić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba po prostu wierzą tutaj, potem tu, może go nie CF8. Coś w tym stylu. On chce wymienić wieżę. Może tak. Żeby grozić już tu biciem. To ja mogę wziąć pionka. Mogę? Chyba mogę, biorę, słuchajcie. Tak nawet zbił. No tym. Pion więcej. Okej. Okay. Szkoda, że nie mam lufcika. Chwila, Krzysztof, pomyśl na spokojnie. No dobra, uciekamy sobie tu. Tego pionka jeszcze mogę trzasnąć za chwilę. Jeśli goniec tutaj, to chyba tu trzeba będzie po prostu zbić i bronić. Ten goniec nie gra póki co, to dobra wiadomość. Okej, tak. No próbujemy wymieniać, bo jednak...
Oto tutaj. Jak da szacha, to król F7. Już wieża tutaj nie jest taka groźna. Goniec na F8 pilnuje. Ok, ale on mimo wszystko tam zagrał. Może tak w ogóle zagrać. Zagram, przytrzymam, żeby nie było tutaj. Może tu też się powinno trzymać. Powinno się trzymać. Fajnie byłoby mieć teraz ciężkie figury. Prowokuje mnie do tego ruchu. No muszę tak zagrać, bo ten goniec był i tak. Tego pionka chcę wziąć. Tutaj zagram, król będzie miał ucieczkę. Co tutaj się dzieje? Zagram tak, król ma tutaj furtkę. Teraz taki ruch można próbować. Okej, chyba musimy to po prostu bronić. Tak, może. A może w ogóle tak? Chwila, przecież wieżę podstawię. Tak, trzeba bronić. Tutaj. Czy to będzie przesada? Teraz czuję się bezpieczniej. Zgoni, co? Czas nas goni. Dobra, trzeba otwierać pozycję. Dobrze zagrał. Kurczę, to jest chyba remis. Aj, powiem wam, szkoda mi tej partii. Wytępowałem gościa. Mam go. Mam go, moi drodzy. Ależ partia. Ależ to była partia. Ale wytępowałem jeszcze. Kurczę, cieszę się, że udało się tutaj to wytępować, tą końcówkę. Masakra. 2900 na rozkładzie. To smakuje bardzo, bardzo dobrze. Sprawdzę końcówkę, czy wygrana. Słuchajcie, remis, nie? Zobaczcie, minus 0,20. Remis. No, ja sam jestem w szoku. Ale poszło dobrze, poszło dobrze. No, to niby remis, ale ciężej oczywiście się bronić. Tutaj właśnie ta kwestia tego tempa. Tutaj, co tutaj? On tu. Aha, czyli król H3 po prostu schrzanił. Król co? G1. Aha, król G1 i się trzyma. No dobra, no ale miałem prawo grać. On się pomylił i
i się udało. No dobra, remis był. W każdym razie wcześniej, no zobaczcie, wcześniej też silnik pokazuje wygraną. Hetman E4 tutaj, a król F5 trzeba podejść. No to też wygrana końcówka, z pionek więcej, wszystko cacy. Takiego ruchu nie zauważyłem, bardzo ładnie też zagrał goniec G2, żeby tutaj trzymać. Dobra, trzeba chwilę odpocząć, ochłonąć, bo o, już zaraz kolejna runda. Nie ma odpoczynku. 2-2, moi drodzy, arcymistrz porobiony. Ha, ale dobrze. To cieszy, co nie? Się cieszę jak dziecko czasem, powiem wam szczerze. Uff, ale dobrze było. Masakra. Mam tyle punktów co Hikaru. I Fabiano na przykład. Ja, trzeba zrobić zdjęcia i w ramkę na ścianę. Zobaczymy, z kim przyjdzie grać drugą rundę. To dopiero początek oczywiście. No dobra, kolejny arcymistrz. Lecimy. Tym razem białymi. Okej, okay, no to co? Skoczek F3. Gambit hetmański. Zobaczymy, jaki wariant. Wybił. No wybijają, wybijają. Goniec G5. Goniec G5, tak. Jak tu grać? A znowu jakieś kombinowane ruchy. Nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś bzdury. No nie wiem, A4, powiem jeszcze. Skoczek C6 pewnie. Skoczek C6 pewnie zagra. A, zagrał inaczej jednak. Dobra, E3. Wybił. No i teraz pytanie, czym wybić? Chyba pionkiem trzeba grać odważnie, co? Z arcymistrzami. Nie będę hetmanem wymieniał. Chociaż nie wiem, czy to jest takie dobre. Hetman C7, co wchodzi? A, nie wiadomo w sumie, co to jest. Może tak potem, może wieża C1. Ale przynajmniej gość myśli, czyli zeszliśmy z teorii, której nie znamy. No właśnie, hetman C7. Wydaje mi się, że trzeba tak. No zagram w ten sposób, zagram, żeby od razu tutaj szczesać pionka. Jak goniec B4, wydaje mi się, że wieża C1. Okej, to do przewidzenia, biorę. No i teraz brakuje mi wyprowadzenia tutaj, a jeszcze w ogóle tutaj można spróbować uderzyć i zagrać tak. To też jest bardzo ciekawe, przy skoczku na C4 to mogą być naprawdę ciekawe rzeczy. Ale już tak się nie stanie. Dobra, goniec E2. Aha, tu mi będzie strzelał. Wieża D8 będzie niestety. Wieża D8 nie będzie przyjemnym ruchem dla mnie. Tak to jest z izolowanymi pionami, muszę wrócić. No dobra, ale gramy sobie dalej. Co tutaj? To wybijemy. Wieża C1, taki jest plan teraz. Skoczek C4 stoi dobrze, według mnie. Bardzo dobrze ogarnia te pola. Tylko pytanie, czy ja to jestem w stanie wykorzystać. Co, tak może? Tutaj chyba wtedy. Dobra, gramy tak. On tu pewnie. Długo myśli w ogóle gość. Bardzo długo myśli. Chyba tak trzeba zagrać teraz. Jest okazja. Naprawdę? W ten sposób oddajesz gońca? Biorę. Ten goniec jego w sumie też nie był atrakcyjny taki, więc go wymienił. Wow, ale mnie zaskoczył tymi ruchami. Może ja czegoś nie widzę. Pytanie jak dalej? Ustawię sobie hetmana tu i na C4. On wieża B8 prawdopodobnie. Hetman C4. Może to wyglądać dobrze teraz. Zrobić trzeba jakiś luft, co? Zagramy tak. A i G3 nie, bo tutaj będzie bicie. Dobra, wieża, żeby było też wieża D2. Okej. Okay.
grać teraz dalej? Trochę skoczka muszę przemanewrować. Może w ogóle go wycofać. Nie za bardzo chcę to zrobić. Czas ucieka. Skoczek B4 u niego też stoi bardzo dobrze. Dobra, przemanewruję. Spróbuję coś takiego zrobić. Będzie to trwało długo. Ale lepiej mieć jakikolwiek plan, niż go w ogóle nie mieć. Skoczek E4. Dobra, wymiana nastąpiła. Atak tu nastąpił. Czyżbym tak musiał bronić? Nie. Muszę po prostu bronić. Koń F1. Aha, i tutaj jeszcze wisi. Słusznie. Bija pionka, wiadomo. Czyli pionka mi chwycił, tak po prostu. Tego chcę wziąć, wieża C8 pewnie. Solidnie gra. H4, no ten mój król jest strasznie postrzępiony. Ale będę musiał H4 zagrać, tego gońca stąd wypędzić, potem jakieś E4. Strasznie wygląda to... To strasznie to wygląda, tak? Atakujmy, no co ja mogę zrobić? Aha, kolejny pionek. Kolejny pionek. No tak, tak, tak. Latam bez pionka. Ojej, jeszcze inaczej. No dobra, biję. Jeszcze inaczej pograł. Dobrze zagrał. Dobra, przepycham, bo tam skoczek tu. Swoich sił tędy. Skoczek wchodzi. Nieprzyjemny skoczek. Tak. No, trochę mnie porobił. Tak uciekamy. Po prostu cerpa. Jakość. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Do przodu. Tam. Niestety nie widzę dla siebie ratunku. Kurczę, tutaj już pionek idzie. A przegrałem dlatego, że... jeszcze pułapkę taką. Przegrałem dlatego, że debiut zły zagrałem. Czy tam jeszcze się ratuje? Ratuje się, słuchajcie. Wiecznym szachem. Albo tutaj. Ratuje się. Remis. Znaczy on jeszcze nie chce remisu. Co to się w ogóle wyrabia? Ale sprytnie zagrał, tak? No to remis, remis, remis. To jest chyba remis, co? Dobra. Na szczęście, ale z wora wyszedłem, powiem wam. Remis z kolejnym GM-em. Jest dobrze, ale wyjście z wora to było coś masakrycznego.
To było coś masakrycznego. No jest remis. Jest remis, słuchajcie, ale fuu. Jeszcze ta pułapka weszła, on też nie policzył. Wiadomo, że przegrana była. No kompletnie przegrana oczywiście. Tutaj, A2 i tu. Ale to nadal jest przegrana? Król, bicie. Wystarczyło zagrać goniec A5, zobaczcie, trzymać tutaj ten punkt, co nie? On zagrał tak i się nagle zrobiło wyrównanie. Tak. On myślał, no tak, jakby odszedł królem, to ja bym dalej go szachował, bo to jest szach za darmo. A tutaj po G6, bitka. Można było też zbić na B5, ale to bez znaczenia chyba. No i tak, tutaj mamy remisik. Ale jeszcze pułapki zostawiał skubane z tym H4. No tutaj zobaczcie, jakbym zbił tutaj, to bym dostał mata. No ciekawie się porobiło. Dobrze, 2,5 na 3 jest bardzo dobrze. No cóż, każdy remis z arcymistrzem to dla mnie sukces. Uf. Dobrze jest. A, już gramy. Władysław Kowalijew. No, miałem z nim przyjemność grać już nieraz. To jest bardzo silny arcymistrz. Już trzeci, słuchajcie. Fajnie, trzeci arcymistrz na cztery partie. Coś cudownego. Zagrajmy ostro. Nie boimy się. F4. No dobrze. No to tak. B5. Dobra. B4, okej. Tutaj to C5 atakujemy. Dobra. Bo skoczek H6 się gra. Sprytnie zagrał. Zbije tu. Szada. A ci GM-owie trochę grają w te szachy. A co tam? Próbujemy chyba tutaj uderzyć, co? I potem E5. Chociaż D5 jeszcze się zastanawiam. Nie, no E5. Walnijmy E5. Tu trzeba myśleć. On w ogóle nie myślał. Skubany. On w ogóle nie myślał. Taki ruch to już w ogóle będzie masakra jakaś. No dobra, zagrajmy tak. Zagrajmy tak. Tu próbujemy jakiś sztuczek. On tu się wbija, no wiem, pełno dziur, ja to widzę. Hetman E7. Czyli coś tam niepograne dobrze zostało. Ma bezpiecznego króla, to jest jego plus. Niestety, muszę chyba tak zagrać. Nie podoba mi się moja pozycja, to się przyznaję bez bicia. Zagrane trochę jakoś tak słabo. Ale z tym F4 trzeba dużo pomyśleć. Aha, tutaj. Tak, żeby tu. A nie, też nie mogę tutaj zagrać. Przecież wieża będzie wisiała. Mogłem tak od razu chyba. To już za późno tu. I co? Jakoś mnie męczy? Taki ruch? Właśnie. I co? Już po mnie? Co? Tu? Tu i tu. On już wygrywa? Czy Hetman F8 jeszcze mam z atakiem i odbicie skoczka? No on tam pionki mi zbiera na A6, wszystko, no wiadomo. No koślawo pograłem, strasznie. Ta wieża E8 zła. Zdecydowanie.
Aha, chwila, bo jak on zbija, mogę zawsze tu zbić, on mi odbije, tu odbije, tam weźmie tutaj wieżę A8 i odbije tu ten wolny wprawdzie, no ale cóż w tej beznadziejnej pozycji zrobić. Co innego odejdzie wieżą? Właśnie, to ciekawe zagranie. Ładny ruch znalazł. Chwila, a goniec F8. Tutaj to tu, na B8. To tu nie, to po prostu bierze. Bierze i się nie pyta. A tak? Może jeszcze tak, o prostu. Co? Wow, ale ruch. Przecież nie mogę zbić tu, bo tu. Tutaj to tutaj mi jakiś wchodzi. Ojej. Tego nie widziałem. No to tam wiadomo, że w takich pozycjach już się zaczyna powoli wszystko sypać. Tragedia. No tak. Wtopa kompletna. No tutaj w ogóle przegrywam bez żadnej gry. A to boli. Dobra, ale jeszcze zbiję tu. Jeszcze mam mało czasu, nie? No można się poddać, no wiem, że można się poddać, no ale co ja mogę? Jeszcze spróbuję. Jak to w ogóle wygląda teraz? Nie, kompletny ból, kompletny. Kompletnie. Czy goniec D4, jakbym zagrał na jego miejscu i. Nawet tak. Dobra. Nie ma co grać. Bardzo źle pograłem. Teraz zobaczę, gdzie tu błąd był. Chwila, już w tym momencie trzeba się zastanowić. C5 po prostu. Trzeba znać teorię. Ale A6 na co? Normalne też. Tak. Tak. Skoczek. Tak. Po prostu wyprowadzić skoczka. Ale dobra, na razie wydaje mi się, że tak jest ok. A4. Ej, zobaczcie, w ogóle po A4 ja nie muszę reagować. Przecież gram sobie tutaj. Logicznie atakuję pionkę E4, który nie jest broniony przez skoczka. To jest logiczne, a fajne jest też to, że po wybiciu, tutaj wieża musi odbić, odbijam i naciskam dalej tutaj na diagonali. No właśnie, no to tutaj brakło już w mojej wiedzy po prostu w tym momencie, więc niepotrzebnie pionkiem ruszałem. Ale on A5 też chyba strata czasu, jak widać. C5 poszło, a cały czas skoczkiem. Dlaczego ja nie gram tam skoczkiem, skoro nie ma jeszcze skoczka? Przepraszam, który broni na E4. Dlaczego? No, czuć siłę arcymistrza było. Tak, czuć oczywiście, ale ja pograłem tragicznie, nawet nie powalczyłem. To jest najgorsze, że w tej sytuacji po prostu nie powalczyłem. No dobra, ale tak jest dobrze. Mamy 3 GM-ów ze sobą, 2,5 punkta. Jest ok. Tutaj. A cały czas chyba ten skoczek tu powinien wchodzić. Nie wiem, dlaczego na F6 nie zagrałem. Silnik mówi na F6. Tak. Bicie, bicie. Roszada tu. E6 każe grać. No to niełatwe posunięcia są. Potem chyba D5, coś takiego. Okej, okay, bicie, bicie. A mi się zachciało grać E5. W ogóle bzdura, nie? To E5 bzdura. No tak, to E5 było bzdurnym ruchem. Do tego momentu jeszcze. Chociaż tak mi się już nie podoba. Tu jest jednak. Tak patrzy ten goniec w tego pionka. No E5 poszło i tak. W ogóle nie doceniłem tej możliwości. Skoczek tu. Goniec. No nie, no tutaj już wór. Wór worów się robi. Hetman sobie wlazł. A taki ruch? A, hetman A3, no tak. Dobrze, że nawet nie pomyślałem o tym posunięciu. A tutaj to już koniec, tak. Tutaj to już nie ma co grać. Jeszcze ładnie myślał i zagrał hetman C7. Najlepsze posunięcie.
O, koniec partii, dobra. No, trudno. Niepowalczone nawet. O, król Paweł jeszcze gra. Remis. Król Paweł remis. No dobra, czekamy na rundę numer 5. Tak, grałem z Kowaliewem już nie raz. Nawet na żywo z nim kiedyś grałem. Silny arcymistrz, silny. No, spokojnie. Jest dobrze. Chwila oddechu, moi drodzy. Za chwilę lecimy dalej. Fajnie, że trzech arcymistrzów już miałem. Cztery rundy, trzech arcymistrzów, super. To jest pocieszające. Ja lubię, ja bym mógł do końca grać z GM-ami tutaj. To by było coś wspaniałego. W czwartej rundzie zawsze chyba króciutka przerwa nas czeka. Ale pragnę zauważyć, obym teraz nie zapeszył, że jest mały progres w rankingu, zobaczcie. Ponad 2600 się trzyma, a zawsze było tam 2550 około, więc to też jest pocieszające. Straszymy przeciwników rankingiem. Nie no, kozacy tutaj mają po 3000, to nie ma o czym rozmawiać. Dobrze, Pulchny, że powróciłeś. Bardzo dobrze. Elwisie, no na temat wagi może się nie wypowiadajmy. No tak, trochę tak, trochę tak. Tak jak mówisz, niestety. Co zrobić? Już na streamie nieraz rozmawialiśmy na temat wagi. Tak to już bywa. Różne temu powody są. Życie. Czy rankingi się podniosły na czeskomie? No, wiesz co, żadnej inflacji tu nie było. To po prostu, jak grasz dobrze, masz wysoki ranking. Spoko, Elvisie, ja się absolutnie nie gniewam. Jest wszystko w porządku. NS.pl od liceum trochę minęło? Do liceum chodziliśmy razem? To chwal się, kim ty jesteś tam, człowieku. Chwal się. Ja się od liceum w ogóle nie zmieniłem. Wzrost ten sam, tylko waga inna. Tak mówią. Dobra. Dosyć żartowania. Przechodzimy zaraz do rozgrywki kolejnej. Okej, tak, Let Tuesday. To jest turniej. Zawsze początek, znaczy początek turnieju przeważnie idzie całkiem w porządku. Potem bywa różnie. Oby tylko teraz utrzymać to wszystko. Czy już nie biegam? Biegam tam, gdzie muszę. Trzeba wrócić. No, to się, wiecie, to się łatwo zawsze mówi. Trzeba się zebrać, nie? Ale to wynika z różnych powodów. To nie takie łatwe. W skrócie powiem życie. Każdy ma swoje życie, tak jest, jak jest póki co. Ale trzeba wrócić na lepsze tory trochę. Wiadomo, zdrowsze, co nie? Tyle człowiek przed tym kompem siedzi, powiem wam, że jest za dużo. Za dużo, aż powiem, jestem zmęczony. Ostatnio, jak mi się przychorowało ponad tydzień, no to praktycznie nie używam komputera, to z jednej strony mózg wypoczął od tych wszystkich monitorów. To było coś wspaniałego, powiem. Taki detoks technologiczny. Fajne, fajne to było. Ale teraz się nie da, co nie? No tak, to jest. Jak sobie zrobię przerwę, to zaczną ludzie pisać, gdzie jest Szachuś, albo odejdą. Tyle. No to powodzenia. Matemat szach, powodzenia. Trzymam kciuki. Również bym na początek do tego dążył. Oj, trzeba, trzeba koniecznie.
Słuchajcie, już w grudniu robimy w Olsztynie kolejny turniej klasyfikacyjny. Jeżeli ktoś ma ochotę powalczyć o piątą, o czwartą, o trzecią lub o drugą kategorię, to już zapraszam. Wszystkie komunikaty można znaleźć na Facebooku KS Kopernik Olsztyn lub na Chess Arbiter pogrzebać, więc warto już sobie zaplanować. Za niecały miesiąc te turnieje ruszają. Ostatnie turnieje w tym roku kalendarzowym. Także będziemy się widzieć. Gdyż tutaj wspólnie z chłopakami, z Maciejem i z Radkiem prowadzimy klub szachowy UKS Kopernik Olsztyn. Dobrze nam to wszystko fajnie wychodzi. Się bardzo cieszę, bo super się rozwijamy i to jest pocieszające. Tak, już Alcybiad, prezes, tu zaraz zamieści. Dobrze, dobrze, dobrze. Od sierpnia szachowe fundamenty były priorytetem. A to też prawda, wiesz, to siedziałem nad kursem bardzo, bardzo intensywnie. Oj, to prawda. To był okres jeden z bardziej intensywniejszych w moim życiu. Wyczerpujący. No, następnym razem tego typu przedsięwzięcie rozłożę w czasie mocno, bo nie jest łatwo. Choć z drugiej strony szybkie spięcie się z tematem i po robocie, co nie? Ewentualnie można tam jeszcze robić aktualizację i co nieco poprawić, zawsze można. Aha, o tym mówisz. Dobra, 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 dobra. No to fajnie, cieszę się mimo wszystko. Tak, bo on wyszedł pod koniec lipca. Dokładnie. A już planuję, a zresztą pogadamy później. Kolejny arcymistrz. Świetnie. Mamy czwartego arcymistrza. To mi się podoba. Oby tylko utrzymać to wszystko. Jedziemy. No dobra, słuchajcie, gramy jeszcze raz ten ruch G6. Spróbujemy pograć. Znaczy to jest zaczepne posunięcie. Tutaj nie marzy mi się. O! Nie marzy mi się tu remis, tylko chcę grać na wygraną. No dobra, to królewsko-indyjska powstała, klasycznie pewnie. Wariant zamisza. Ok, zobaczymy jak to się ułoży teraz. Mam taki jeden ruch, aha, tutaj zagrałeś. No dobrze, pytanie czy tutaj dostanę taki ruch. Zagram tak, nie wiem czy to jest dobre. B4 mogę dostać, wrócę i potem tak, ale nie, to chyba nie jest dobre. Ale jakoś tak mnie skusił ten ruch. Tu już mi się teoria trochę skończyła, a jednak tak, zagrał inaczej. Okej. Tak teraz. Żeby zagrać tak. On B4 może cały czas. Dobra, pozwolił na to. Więc gramy. Tak, tak. Oj, tutaj trzeba dobrze znać to wszystko. Dobra, wracam. Wracam, naciskam tu. No on też może sobie odejść końcem. To będzie chyba bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj jednak... To gram tak, wchodzę skoczkiem. No właśnie, on teraz wymusi mi tutaj z tym skoczkiem jakieś działanie. No dobrze, no muszę to wybić, nie mam wyjścia. Tak nie mogę, czy mogę? Mogę tak zagrać, przecież zawsze mam goniec tutaj na A6. B5, koniecznie B5. Wybić to? No trzeba. Tak, tak, i hetman A5. Z gońcem jest problem. Póki co. Tak, zagrajmy. Pomęczmy go. Jakiś taki ruch też jest ciekawy chyba. Dobrze, że tego ruchu nie ma. Co? Tak, można. Może i można. Może i tak. To jest chyba dobre posunięcie. Tylko jak zareagować? Odejście tutaj, czy on mi złapie hetmana?
To jest ten problem. Czas ucieka, co nie? Tak, zagramy. Tak, zagramy, bo zawsze mam ucieczkę. Trochę za długo to trwało. Brakuje mi wyjścia gońcem. Aha, dobrze zagrał. No tak. Żeby tam się przerzucić ewentualnie, tak. To z powrotem zagram, co? Powiem szczerze, nie wiem, co tutaj się dzieje teraz. Czasu trochę mi upływa. Aha, tutaj. Kurczę, cały czas mi się to bardzo, bardzo podoba. Czas upływa, ja tam żadnej krzywdy nie robię, to jest najgorsze. Nie wiem, co grać, powiem wam szczerze. Dobra, gram tak. Źle to wygląda, ale no nie wiem, co grać kompletnie. Czasu mało. Szkoda, za długo myślę. Skoczek C7, potem może. Tutaj to bym fajnie końca uwolnił. Skoczek E4. A to tutaj. Plaś. Skoczek C5. Wszystko ciekawe. Właśnie nie mogę końcem ruszyć. To jest najgorsze. Wracam tak, żeby tutaj zbić. Pod gońca się ładuje, to nie wygląda dobrze. Ale podstawiłem. Kurde. Ale podstawiłem. Totalny amator. Ale podstawiłem, szkoda. Niestety bolało. Kurde. Tu mnie pozamiatał. Szkoda, bo dobrze mi się to grało. Cholera jasna. Teraz to się trochę wkurzyłem. Bo dobrze mi się, naprawdę to dobrze mi się grało. On jest po zawodach. Tutaj hetmanem starczy. No, nawet jeszcze lepiej zagrał. Pilnuję. I tak bez... tak. A to i tak wygrywa. A, tutaj bije, dobra. Co ja tutaj zeszaliłem? Dobrze mi się grało te pozycje. Kurczę, no szkoda, szkoda. No nie można mieć wszystkiego, jak widać. Skoczek D4. Ja wiem, że goniec D4 miałem taki ruch. Wiem, widziałem to posunięcie. Zaraz je pokażę. Tak. No i tutaj wydawało mi się, że tutaj naprawdę jest dobrze.
On tak, okej. A wieża B2 jeszcze pokazuje. Ten ruch też mi chodził po głowie. Kurczę, ale on dobrze grał. Wieża F3 dobrze zagrał według mnie. No, hetman się wpakował tam bez sensu chyba. Chociaż stoi jak stoi. No i tutaj nie wiedziałem właśnie za bardzo jak grać. No mogłem tu właśnie jakimś gońcem dać szacha tutaj faktycznie. Coś mogłem takiego zagrać. Przerzucić skoczka może wtedy tam. No właśnie, za bardzo nie widać progresu. On mnie tak wyczekał. To jest takie nieprzyjemne do gry, jak przeciwnik wyczekuje. No E5 poszedł. Świadomie, ja tutaj wiedziałem, że jest gorzej już. Tak. E6 w ogóle jakieś, co? Może to jest jakaś metoda E6. Ale weź taki ruch zagraj. Tutaj podstawiłem, no tutaj podstawiłem, no to tutaj błąd, co nie? Ale to i tak jest ciężka pozycja. Nie widziałem kompletnie takiego ruchu. No i co? Aha, tu jeszcze mogłem trzasnąć. No to tak bez znaczenia większego. Hetmanem jeszcze zbiłem, ciekawe. E7, tak. D3 jeszcze posunięcie było ciekawe. No też tak zryzykował trochę, nie? Ale D3 to wieża D7. I tu trzyma. No ale też bym musiał znaleźć taki ruch wieża D7, co nie? Tutaj. Okej, no. Leżę i kwiczę. Dobra. Trudno. 2,5 na 5. Przy czym czterech arcymistrzów już jest za mną. A, to się liczy. No, tak, złość sportowa jest. Punktów teraz mało, nie? No, lecimy dalej. Czekamy na rundę numer 6. Czy dużo partii jest przed nami? Dużo partii, jest ok. Trzeba w ten sposób sobie to przekalkulować w głowie, że jeszcze możemy spotkać wielu, wielu silnych, fajnych zawodników. No dobra. Nakamura mi odskoczył na 2,5 punkta. Skubany. No dobra, gdzie tam przeciwnik jest? Jest. FM. Już niestety nie arcymistrz. Ale grają te debiuty. No dobra, oddam pionka, zagram G3, te swoje takie domeczki. Kombinowane. Okej. Tu E4 przygwoździmy. Wieża E1, jakiś D5. No dobra, chyba pora na D5. No pora na D5, no co? Nie ma roszady, atakujemy. Czyż nie? Nie, no trzeba wybić, trzeba otwierać pozycję. Ha, bo on jeszcze może tu wybić. Widzicie, jak ja widzę, no ale wiem, że jeszcze jest bicie na pionkę na B5 na szczęście. No i pewnie on ma już lepszą. Ale wezmę pionka. Tutaj, co? Tu będzie trzeba oddać kolejnego piona. O, nie zagrał tak. Dobra, wracam. Pionek mniej.
I chyba żadnych perspektyw na to nie ma. Może skoczek e4. A tak, zagram. Nie może być pionka na b2. Na szczęście. Okej. To tak, tu z perspektywą tego. Wymienia. Skubaniutki. Wszystko wymienia. Wybiję pionem. Też bym wymieniał, jakbym miał pionka więcej. Do suchej pozycji. Tak to jest, jak się gra z zawodnikami słabszymi teoretycznie. Co, odbić pionka albo tam trzasnąć, też jest jakaś opcja ciekawa, a teraz już nie. Czy ja mogę wziąć tu, tu, tu i wyrównać? Czy ja coś tracę po tym? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, ale pionka chyba trzeba odbić. Ha, on może tutaj wybić. Kurczę. Może wybić, ja wybiję, tu zagram, on tutaj. O, ale nieprzyjemnie. Właśnie. No właśnie, no niestety. Kurczę. Ale przegrałem tą partię w ogóle bez gry. Zwykle tak właśnie bywa u mnie. No zwykle tak bywa. Hetman C7 wygrywa partię. No tak, no przecież tu mi wisi, tu mi wisi. Bez nadzieja. Ale nie, chwila, jeszcze mam ratunek taki. Jeszcze mam taki ratunek, bo słaba ósma linia. To jeszcze żyje bez pionka. On jeszcze nie może zbić skoczka. Dobra, jest ratunek. Choć pozycja jest kompletnie przegrana białymi. No właśnie, więc uciekam skoczkiem. Dobra, jeszcze żyjemy. Tylko co to za życie? No dobra, próbujemy tutaj chwycić gońca. Okej. H4 jakieś. Król miał swobodę. Większą. No dobra, tu to co? Muszę szybciej grać. Szach jakiś może nastąpić, to chyba F3. No, walka o remis. Walka o remis. F3 tutaj. A koniec B4 jeszcze. Tutaj. Król się odsłania. No właśnie, jakieś tutaj są gwiazdy. Ach to. Dobra, próbuję wymienić hetmany. No wracam, pewnie wieżą zagra. Remis, spoko. Kolejne wyjście z wora, słuchajcie, masakra. Zagrałem debiut jak sierota. Ale dobry remis, bo już miałem porażkę w głowie. Jak to w ogóle grać? Zawsze mam z tym problem. Czy ja wiem, że można grać oczywiście jakieś A4, ale nie lubię tych schematów. To się biją tutaj i się nie, w ogóle nie cyrtolą. Ja lubię coś takiego pograć.
Może trzeba było tutaj skoczek e5 od razu zagrać, żeby tu przytrzymać. Tutaj grożę. No tak, no to te moje schematy. A4 też trzeba wcześniej coś zagrać. Tak, e4. I może te d5 było za szybkie. Może te d5 było za szybkie. Za szybko chciałem. Dokładnie, minus 2. Hetman A5 na pewno najlepsze jest. Nie, jednak nie. B6, czy ja tam coś mam? Ja pionka nie wziąłem? Pionka nie wziąłem na C4. No to jakbym wziął, to bym tutaj się cieszył. Nie wziąłem pionka, nie widziałem. Haha, kompletnie. No dobrze, ale ile jest? 3 punkty na 6. To jest dobrze, przy 4 arcymistrzach. Tak. I co tutaj? Skoczek. Aha, on poszedł na wymianę. Panie, można bić na B2. Potem tu. Taktyka się kłania, Krzysztof. Słabo z taktyką twoją. A, hetman F3 też ciekawe, jak widać. Bo chodzi o to, że tutaj celujemy w pionkę. Jakieś tam tempo łapiemy. A po hetman F3, jak się skoczek zasłoni, to jest strzał na F7. Dobra, o, tutaj uproszczenia. Wziąłem, tak, wieża B. No, to jest coś nieprawdopodobnego. Tutaj wisi, tu wisi, tu wisi i żadnej figury nie mógł wziąć, na szczęście, przy tych układach. Coś tu lepszego mógł zagrać? Chyba nie. No, na szczęście ten motyw wieży na D8, to jest coś nieprawdopodobnego. Michał, zgadzam się z tobą, że wcześniej skoczek E5 przed roszadą. Większe problemy może dla czarnych byłyby. No, całe życie tak grałem i jakoś to szło, a teraz się zapomniało. No, wiadomo, że gość ma wygraną. I remis. Spoko. Dobra. Za chwilę partia kolejna. Zwalczymy. Już chyba starczy tych słabych partii. Pora na jakieś mocniejsze. O, mamy lidera, słuchajcie, i to nie jest Hikaru. Proszę bardzo, Hikaru zremisował. Show must go on, tak jest. No dobra, 3 na 6. 3 punkty na 6. Walczymy dalej. Kolejny mistrz FIDE. No to go. D5 znowu. Wyciągniemy wnioski. Szach. Dobra, skoczek. A, skoczek C3. Szybkie E5 pograł, dobrze. Szybkie E5. Wieża D1 może. Z opcją taką nawet przepchał. Dobrze, przepchał. To tędy przejdziemy. Zbiję.
No i pytanie, czy tak, czy... No tak, chyba. Trzeba będzie teraz przestawić. Tak, żeby nie było tu wjazdów. Tak sobie myślę, że to jest ok. Się trzeba przestawić wieżą. Nawet może, aha, tutaj, dobra, bierze D1. No, nie mrawo to wygląda, nie mrawo, Krzysztof. Tutaj się trzeba przerzucić. Okej, okay, był atakowany pionek, bronimy. I teraz chyba tak, tu nie może, bo tu bronimy, więc taka będzie opcja. Bo zawsze B6 może, a już nie mogę, tak, dobra. Chyba B4 teraz idziemy. Aktywnie troszeczkę przestrzeni jakby trzeba było złapać. No, ja bym chciał wymienić ciężkie figury. Spróbuję tak i tak po chamsku spróbować wymienić hetmany. Dobrze gra w ogóle. To dobry plan z jego strony. No tak, jak tak to biorę. Czyli się zaobserwował tym, tą stroną. Na chwilę. A tak może, no przecież. No niestety. No muszę tak chyba. Coś tą stroną mi tutaj weźmie po prostu. Hetman zawsze będzie miał tutaj też jakąś tam pieczę nad tym. Muszę tak. Nie mam wyjścia. Okej. Tak, muszę. No weźmie mi tu pionka. Może to zrobić. Ja to widzę niestety, ale muszę tak grać. Muszę tutaj coś uciekać. Nawet tak. Wow. Tego nie widziałem. Kompletnie. Czy ja mogę tu... Wezmę tak na razie. No tego nie widziałem, to mnie tutaj zajeżdża. Ale mnie zajeżdża, ojej. Kompletnie źle to wygląda. Co tutaj? Nie, no to jest kompletnie przegrana. Masakra. A tu nie mogę? Muszę tu. Skoczkiem. To tak jest w topa. Kompletna. Bije po prostu. Król H1 tu. Tu. Kompletna wtopa.
Kompletna masakra. Tak można. Nie widziałem. Nie, no masakra, ale mnie rozbił gość. Totalnie. Tu mi bierze skoczka jeszcze. Ale mnie ograł. Ja pierdzielę. Widzicie, i to jest najgorsze w tym wszystkim, że trafiam na najsłabszego zawodnika w swoich partiach i z nim przegrywam w ogóle bez gry. To jest coś nieprawdopodobnego, nie potrafię tego wyjaśnić. Z arcymistrzami gra się super, coś tam się wygrywa, coś tam się remisuje, przegrywa się też, a tutaj trafiam na gościa słabszego zdecydowanie, no i mnie ogrywa po prostu jak dzieciaka. To jest okropne w szachach właśnie, nie ma tej stabilności, to nie wiem jak to nazwać w sumie, nie wiem teraz czy się żalę, czy... czy co, ale to boli, no to naprawdę boli, no. Nie, no to nie był koks, ja zagrałem po prostu źle, no normalna pozycja, po prostu zagrałem źle, no. Tutaj co, no wieża D1 może źle, co tutaj trzeba grać? C5, no widzicie, ja za mało jeszcze o szachach wiem. C5 fajny ruch, jak widać. I to się fajnie też trzyma. Z drugiej strony można też zagrać E4 przecież w tej sytuacji. Dlaczego by nie? No goniec G4, okej, okay, no to tam jakieś... I normalna pozycja zamknięta, więc tutaj krzywdy bym sobie nie dał zrobić. Aj, aż po prostu jestem zły. To jest najgorsze. To jest najgorsze. Początek piękny, potem robi się... Ach, się cisną słowa na usta. Ile było rund? Rund było 7, jeszcze rund 4 zostało. No trzeba 4 partie wygrać i spokojnie iść spać, no. Szachy dostarczają dużo emocji. Hikaru nawet przegrał teraz. No dużo tych emocji się dzieje w środku, powiem wam szczerze, to jest okropne jak się przy... No wiadomo, radości są też przecudowne. Jak w drugiej rundzie na przykład, ale... Jak się przegrywa z kimś słabszym w taki sposób, w taki jeszcze sposób, to już w ogóle strasznie boli, strasznie. Chyba go zreportuję. To jest niewiarygodne, to jest niewiarygodne, muszę go zreportować. No. WFM, no dziękuję serdecznie, że gram znowu z panią. Dziękuję, dziękuję. To tak na czeską chyba na złość robi. Dobra, gramy. To nieważne z kim gramy. Okej, okay. Gram już teraz tak, bo się trochę... trochę się tak zezłościłem. D5. Przepcha przeciwniczka? Pewnie tak. No i jedziemy. Okej. Okay. Dobra. Na długa, no co mam zrobić? Jak żyć? A ciągle mnie tak atakują tutaj. Mają prawo. To tak, zamkniemy sytuację. Ciasno się zrobiło. No dobra, może A5 tym razem.
spróbujemy wyjaśnić sytuację. Jak przepchanie to tu. A jak nie przepchanie, to nie wiem co. Dobra, tak, żeby skoczek też miał furtkę, jakąś tam opcję. No, przerzucamy się, atakujemy tu przy okazji. Hop. Nie wziąłem pionka, nie wziąłem, żeby nie otwierać linii. Wolę tutaj oddać, otworzyć sobie linię. No dobra, tak, próbujemy otworzyć. Jak wybicie, wybicie, to tu, tu, tu i hetman D5. I oceniam na dobrą. A nawet na D4 przecież bicie będzie. Poszło bicie, to jest dobre dla mnie, bicie. No i ona chyba nie może tutaj zbić, bo na D4 wisi. Ale wygląda to bezpiecznie, już. Okej, to wszystko widzę. Próbuję wymienić. C4 może być, to wrócę. Tu będę atakował. A może to jest dobre dla niej? Może by też po tym ruchu może tak w ogóle trzasnąć? To też jest ciekawe. Nie no, ale dobra, dobra. Nie ryzykuję może w ten sposób już. Tak, na razie to pilnuję. Skoczek się tu chce władować. Co tu nie można, bo tu, a jak tak, to się robią słabe pola. Ok, i wracamy, pilnując i tu naciskając. No i co, teraz goniec tutaj, zdwoić wieżę. Król może podejdzie aż tam, nie, może optymistycznie to zbyt brzmi i wygląda, tak. To może tak i tak? Czemu nie? Aha, w ten sposób. Dobra, hop. Słusznie. Za wolno zagrałem. Wieża D7 trzeba było szybciej zagrać. Brakuje mi tego teraz posunięcia. Tempo mniej. Zbije po prostu pionka dokładnie. I się nawet nie będzie pytać. Dobra, tak. Tu chyba trzeba. Dokładnie tak. I co ja mogę? G4. Jakieś takie rzeczy. Aha, skoczka jeszcze przerzucić można by było fajnie. Więc może tu? Niech się król broni sam. Jakoś tak może przerzucić. O! Serio? Bo teraz może... Nie, tak nie mogę. No dobra, biorę i tutaj gram. Bronię tak i koncepcja gry się zmienia. Skoczek tylko, żeby nie wszedł na dobrą pozycję. Tak i tu. No wchodzę. Wolną linię mi przeciwniczka dała. Okej. Tak. Aha, dobra, widzę. Te nieprzyjemności niestety. Aha, tutaj jeszcze mogę spróbować zaatakować. I uciec tędy. Widzę coś takiego, że jak tu, to tu. Aha. No co, ma lepszą. Wygrano. No co, jedną wieżę będę musiał wymienić. Ale sprytnie gra. Aha, ale dobra, idę tak. Tak, coś w tym stylu.
To się udało oszukać na taktykę. Tak, próbujemy. Dobra, tędy i tutaj. No, podstawka. Udało się na sekundach. Aj, ale było gorąco, niestety. No, punkt jest punkt. Niezasłużony, ale jest. Widły były? No, możliwe. A jeszcze dogonimy na Kamurę. No dobra, 4 punkty na 8, 50%. No, wypadałoby wygrać te 3 partie do końca. Byłoby cudownie. Wyczerpujący, tak, tutaj wyczerpujący. No, ale trzeba ćwiczyć. Mistrzostwa Europy niedługo. Kto gra? Kto jedzie? Wcześniej C5 miałem. Może. Z boku się zawsze lepiej widzi. Skąd my to znamy, co nie? No dobrze, za chwilę runda numer 9, tak? Czyli po 8 rundzie mała przerwa. Zawsze jest. Dobra, poczekamy. Ważne, żeby utrzymać ten ranking powyżej 2600. To też tam zapewne o czymś będzie świadczyło. Ale wyjadacze na... No, karuana widzę ciśnie. Karuana na czele, proszę bardzo. A w ogóle orientujecie się, jakie są tutaj nagrody, tak z ciekawości? W title? Jakie są tu finansówki? $1000 za pierwsze, za drugie 500. To niezła kasa, co nie? Taka, żeby za 2 godziny sobie siąść. W sensie taki arcymistrz sobie siada i sobie w 2 godzinki pyka $1000. Wiadomo, że dla takiego Nakamury czy Karuany to są grosze, umówmy się. No ale jednak jakaś kasa jest, co nie? W ogóle są te dwa turnieje Title Tuesday w ciągu dnia, więc no... No wiadomo, że tam te turnieje z wyższej półki, gdzie gra Janek, no to tak, to wiadomo, że to inaczej się przelicza. 1750, a 750 nawet za drugie. 350, 200, 100 za pierwsze 5 miejsc plus 100 dla najlepszej kobiety. Okej. Okay. No też prawda, że nie za 2 godziny, tylko za całe życie gry w szachy. No to też prawda, oczywiście, ale tak teraz przekładając oczywiście, wiadomo o co chodzi. To się zgadza. To tak samo jak na przykład niektórzy się pytają, ile ktoś tam bierze za godzinę zajęć. No to ktoś mówi na przykład 150 zł. Ile? Łapie się człowiek za głowę. No ale widzicie, no to jest całe życie gry w szachy. Doświadczenie, zbieranie tego wszystkiego, a potem się człowiek ceni, prawda? Mówię tu głównie o arcymistrzach, czy tam mistrzach międzynarodowych.
A ktoś, kto nie jest w temacie, no to ile? Nawet 100 zł to jest dużo, to jest przecież za godzinę szachów. No właśnie, i tak to jest. Ktoś nie jest w temacie, co nie? No dobra. Poprosimy kolejną rundę. Jeszcze trzy przed nami. Czterech arcymistrzów było na 8, czyli tak połowę można powiedzieć. No, przydałoby się jeszcze tych trzech pod rząd, chociaż dwóch. To by było już coś. No, dobrze się turniej zaczął, dobrze. Pod względem jakościowym zawodników. Lecimy. Cześć, Hodor.pl. 4 punkty na 8. Na 50% póki co. Pocieszające jest to, że było czterech arcymistrzów po drodze, więc spoko. Może z Gatą Kamskim uda się zagrać. No dobra, no cóż mogę powiedzieć? Czy oglądam filmiki na YouTubie innych polskich streamerów? No, nie oglądam Zakrzew. Nie oglądam. Tak po prostu. Ale mówiłem kiedyś, jakby na przykład któryś arcymistrz stopki Polski 2600 plus robił speedruna, to chętnie bym oglądał. Naprawdę. Bardzo chętnie bym coś takiego oglądał. No, mógłbym się po prostu czegoś nauczyć. Zapewne. Trochę się dziwię, że ten arcymistrz się tego nie podejmie. Założyć sobie kanał na YouTubie i trzaskać speedruna. No to jest też dzielenie się oczywiście wiedzą. Może nie każdy jeszcze chce, ale to by miało wzięcie według mnie. No ale cóż. Słuchajcie, no te przerwy są po prostu okropne. Dlaczego tak długo to wszystko trwa? Ja rozumiem, że tam sprawdzają i tak dalej, ale to nie może tak wyglądać. Ja to zawsze narzekam na to. Te przerwy. Za długo to wszystko trwa. No, tyle trzeba czekać. Partie się dawno skończyły. Nie, Hikaru czasem, tylko tak sobie z doskoku, tam kilka minut obejrzę i tyle. Czy lubię Hikaru? Lubię Hikaru. No, to jest robot, nie? On cały czas tam streamuje, non-stop. Niezły jest gość.
No, swoim tempem idzie Hikaru, więc trzeba się dostosować, co nie? I też dobrze trzyma poziom. No, mamy w końcu. Znowu pani. Zobaczcie, znowu gram z panią. Trzecia pani dzisiaj. Dobra, gramy znowu to samo. Czyli jest bicie na C4. C5 tym razem. Ok, to tak. Ha, już jestem w lesie. A trzeba znać teorię, kurczę, blade. To tak mam zagrać? No zagram, no. To jest na pewno zły ruch. No i tak. Potem tu. Próbujemy szczęścia. Atakujemy. O, odejście skoczkiem jest dla mnie dobre, według mnie. I co? I biorę pionka. Znaczy się odbijam pionka. I sobie gramy. No i fajnie jest. I tutaj, trzymając punkt D5. Okej, no to wiadomo, że tutaj pobronimy. Jakieś takie opcje są. Goniec strzela. No i co, nie mogę wziąć? Mogę przecież. Biorę. Dlaczego nie mogę wziąć? I co, tego nie mogę wziąć teraz? Biorę. Nic nie widzę, biorę pionki. No tak, ten ruch widziałem oczywiście, tak. No wiadomo, że tam hetman wejdzie, ale mam dwa pionki więcej, więc jednego zawsze mogę tutaj sobie... O Jezus, tego nie widziałem. Tego nie widziałem, się przyznaję bez bicia. Okej, ale póki co pionek jeden więcej jest. Trzeba to ustabilizować. Grunt, żeby tego końca nie stracić. Na razie go bronię. Zawsze tam wieża C1. Ataków matowych nie ma. Tak, ten ruch widziałem. Chyba tak zagram. Co nie ma jak mi hetmana zaatakować. A potem chcę tu i tu. Wracam. Dobra, on grozi tutaj ruch. To już widzę. Proszę pani. Zagram tak, tu i tu. To powinno być dobre. Tutaj, nawet jak tutaj, to wtedy tu. Ok. Powinno się zgadzać. Pójdę hetmanem tu, to tu dostanę strzała i z hetmanem są problemy. Dlatego też taki może ruch. Ale nie, bo mi zbije. A, zbije tu, ja zbiję tam. Tu i tu. Wieża A8, uła.
Kurczę, naprawdę aż tak źle jest? Tak. Tak. Tak, potem mam w razie co. Dobra. Ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Mam skoczek C5. Dlatego też sobie tak zagram. Czy tracę tutaj jakość? Możliwe, że coś tu leci, jakiś skoczek wchodzi, nie wiem. Ha, no to już wiem. Ha, dobre. Ale jeszcze tak mogę. Bo cały czas ten skoczek na A4 będzie wisiał, a tu będę atakował tego gońca. Dobra. A, goniec D3. Goniec D3 ma. Jest goniec D3. A dobra, to może jeszcze jakoś. Aha, goniec D3, jeszcze taki ruch mam fajny. Ale wieża A8. No właśnie. Dobrze gra ta dziewczyna. Aha, dobrze to wszystko wykombinowała. A co taką grać? Bez jakości się męczyć? Sekundy uciekają. Dobra, próbuję wymienić tego skoczka w ten sposób, gońca na D6 wstawić. Nie mam czasu. Idę tak i tak, coś w tym stylu. Tu będzie chciała wymieniać pewnie. Tu muszę atakować. Idę tak. No tak. O. To ciekawe. Dobra. Tak. Coś takiego. Dobra, wymuszam bicie. Bronimy, bo jakieś poświęcenia jakieś są. Teraz już może. Aha, tu jest bicie. Ojejku, nie tu. A ona się też pomyliła. O, na szczęście moje, ona się pomyliła. Ale powiem wam, ostatnich fartów. Ja chyba wolę grać czarnymi w te szachy. Ja wieża E6 też widziałem. I co tutaj grać? To już jest tak źle? No bez jaj. Chyba muszę się teorii pouczyć. Masakra. Masakra. No i co? I tutaj skoczek D7 to na pewno jest zły ruch, dokładnie. F4 nawet pokazuje, no ale to wzięcie piona mnie bardziej interesowało. I co? I w tej pozycji goniec F6, wieża z F na D1 tutaj. No i co? Oddaje mi pionki, tak? D5 ciekawe, ale nie no, takie rzeczy to już nie na mój poziom. Biorę, mówię, tak. Tak dobrze to wyliczyła Skubana. No B7 nie widziałem i tu się komplikuje. Skoczek A4, ale cały czas trochę lepiej białymi. Weź człowieku i zagraj taki ruch D5. O, taktycznie, taktycznie cały czas. Tutaj by wszystko wisiało. Wymiany, ok, czyli na wymiany. No tak, tutaj, tutaj, tu. Hetman B1. Znaczy ten ruch też widziałem, tylko. Aha, tu i tu.
Strasznie ostra pozycja powstała. Strasznie ostra. I goniec E2. No bardzo mało czasu na myślenie. Tutaj coś może lepszego. F3? Czyli nie wymieniać, zostawić parę gońców. No bo jak ona by wymieniła tutaj, zostałbym z parą gońców na skoczka, to może ciut lepiej, ale też nie wiadomo. Tak, tak, tak. No, to wiadomo, że czarne są trochę lepsze. I teraz wieża E6, ale teraz wieża E6 nie działa. Po prostu bicie. Chodzi o to, że pod czymś takim, król H8, to co? To nie jest wygrana białymi. A czy może warto próbować? Może tu podejść? Nie wiem. Może, może. Silnik mówi co innego. Dobra. Jeszcze dwie partie. Za chwilę runda kolejna. A witam szachista 64. Piotr Gliwice, cześć. Ile punktów? 5, tak? 5 punktów. No wypadałoby wygrać teraz partię i ostatnią o wszystko. No dobra, znowu mistrz Fide, jakiś młody. Lecimy. E6, wszyscy grają E6, no super. Dobrze, skoczek C3, inaczej tym razem. E3, wariant Rubinsteina. Lecimy. Okej, tak. Tak? Tak można? Powiem wam szczerze, nie wiem, czy to jest dobry ruch. Nie mam pojęcia. Zgłupiałem. No dobra, zbiję. Ja lubię takie rzeczy. Pewnie też go zszokowałem. Gram tu i tu, na różnobarwne. Postaram się po diagonali tutaj cisnąć. Skoczek F6 chyba. Nie mogę tak, bo pola puszczę. Dobra, on chce dać mata. Idziemy tak. Idziemy tak. Ok, pytanie czy skoczkiem. Chyba skoczkiem zbiję mimo wszystko. Grożę tu. A co tam? Otwieram. Dobra, i chyba hetmanem, bo taki był mój wstępny plan, żeby hetmanem wybić i po wolnych liniach pograć. Chyba goniec jest lepszy. I gram tutaj, po wolnych liniach. Czy to jest dobre? Nie wiem. No tak, żeby tu. Wydaje się takie całkiem dobre. Mądrze zagrał, mądrze. Taki ruch wydaje mi się dobry, bo się otworzy bardziej diagonala. Dobra, bitka, bitka. I odejście chyba królem na H1, czy to będzie dynamiczne? Może być, spróbuję, spróbuję. Aha, on odszedł po prostu królem, ale jestem baran. Dobra, zdwoimy, tu pilnujemy. A może nie najgorsze wyjście? Zobaczymy. Jeszcze taki ruch grozi, ciekawy. Wygląda to dobrze. Tutaj goniec zawsze zablokuje. Nie, no pozycja białych teraz jest na pewno lepsza. Skoczek nie może ruszyć nigdzie. Okej. No to tak, naciskamy. Po prostu chcę zbić. No dobra. Tutaj mogę zagrać. Mogę zbić tu. Wejdzie tam. Po prostu weźmie. No biorę pionka. No na co mam czekać? No. D6 mogłem zagrać jeszcze. To było ciekawe. Biorę kolejnego pionka. Tak?
To biorę kolejne pionki. No dobra, muszę wziąć, bo skoczek F3, biorę kolejne pionki. No dobra, tak, nie wiem, czy to dobry ruch. Pion więcej. Tu się będę próbował. Może tak zagrać. Teraz tak, chyba tu trzeba pilnować tego, tym się zająć. No, wieżówki są ciężkie. Ale pion więcej. Dwa pionki więcej. Okej, okay, to atakuję tego. No dobra, to atakuje. Aha. Dobra, atakuje tego. Wziął. Dobra, tutaj pilnuje. I zagram potem tu, jeżeli on będzie bronił. Może F4 też zagrać, trzeba będzie zbić. O, no to biorę, to teraz spoko. Tak, i tu, pionek szybko wędruje do góry. Trzeba się śpieszyć. Chyba tak, królem trzeba podejść. Tak, jak da szacha, to tu. Oczywiście, jak weźmie, to tego biorę z szachem. No i do góry. To tutaj chyba wygrywam. Mogę oddać tego. I tutaj. Dobrze mówię, czy źle? Tutaj. Tutaj wystarczy chyba. Wezmę tego po prostu. Czmychnę, tak, i będę pionkiem dochodził. No, wygrana. Wygrana, ale trzeba jeszcze wygrać. Dobra, mamy to. Mamy to, dobrze. Ciekawy jestem debiutu też, jak to ocenia silnik. No dobra. Czy silnik mówi goniec bije E4? Mówi. Mówi taki ruch. Wyczute dobre, B4. Bo stwierdziłem, że mój goniec będzie silniejszy na diagonali niż jego, póki co jest zablokowany. Tak, hetmanem rusz. No to co, D5, nie? Hetman C2, F5. No D5 wydawało się ok. Skoczek E5, lepsze. Tutaj. A, to ciężkie takie zagranie. Nie, no to ciężko tak zagrać skoczek tu, jak ja mogę zbić pionka. Niewykonane dla człowieka. Tak. Zbił wszystko, no to tak, końcówka lepsza musi być, oczywiście, plus jeden. Tutaj i na pionki. On mógł jakoś skoczkiem F8 szybciej grać, oczywiście. Powinien, skoczek F8, potem wierzył tutaj. No ale grał słabo. F3 ciekawe. Żeby tutaj pionki złączyć. O, to ciekawe. Tu G4 wydawało mi się dobre. No ale pograł szybko. Tutaj. Czy król H1 wskazuje? Nie wskazuje. Wieża C6 każe grać. Potem to poszło. No wieża C6 plus 2,5 to już porządna przewaga. I tutaj D6 chyba przeoczyłem. No właśnie, D6. D6 potem wybijam tu i już w ogóle koniec gry. Tak jeszcze przeciwnikowi dałem trochę pograć niby. No tak, wymiana. Wieża H7.
końcówki są ciężkie. To już przeciwnik dał pograć. No dobra, tutaj było łatwo w miarę. Okej, okay, ostatnia runda przed nami. 6 punktów jest. Oj, zobaczymy z kim tutaj. Z kim tutaj teraz przyjdzie grać. Okej. Okay. Jakiegoś arcymistrza powinni mi tutaj teraz zaserwować. No dobra, runda, wszystkie partie się skończyły, prowadzi Caruana 9,5 na 10, no to tak, to już zwycięstwo ma w kieszeni, nawet jak przegra ostatnią partię, bo widać, że Buchholz jest największy. Hikaru popłynął, co? Na 13 miejscu. A inni bezlitośnie to wykorzystują, Firuzja na drugim. No i okej. Dobrze by było dopiąć tutaj. Fajnie byłoby wygrać tą ostatnią partię, tą siódemkę zrobić, taką przełomową w końcu. No dobra, jedziemy. No i co jest, panie kolego? Panie Czeskom. Co mam powiedzieć, powiem wam szczerze. Dobrze byłoby wygrać ostatnią rundę. Coś długo paruje, co nie? Ostatnią rundę. 476 graczy. Aha, okej, okay, zaktualizowało. To już powinno ruszyć. Zaktualizowało Buchholza, tak teraz patrzę. Ok, arcymistrz, no arcymistrz. Kim jest ten arcymistrz, ja kojarzę? No nie kojarzę. No to jedziemy ze swoją bronią. Oby się nie zacięła. Dobra, teraz B4. Teraz tak. Aha, C3. Cały czas grają to samo, co nie? Teraz już nie popełnię tego błędu. Gram skoczkiem. A, roszada. Okej. Okay. I tutaj... Jak dalej grać?
Tak, zbijemy. Potem chyba D5 zagram. Tak mi się wydaje, że D5 może być ciekawym posunięciem, żeby tam się wybić. Okej. Ten pionek jest słaby. Zawsze to grają skubańce, te A5. Muszę to przepatrzeć. Hetman A4 na pionka. Tak po prostu chcesz mi wziąć pionka. Mój przyjacielu. No dobra, weźmiesz pionkę, zagram tak i tak. Okej. Tego pionka oddaję. Gram tutaj, żeby mieć jakąś swobodę gry. Pytanie, czy to będzie na tyle swobodne. Wieża F7. Bronię po prostu pionka. Chcę gońca też przerzucić hetmanem na D5. Albo hetman B8. Okej. Wydaje mi się, że ten ruch jest ciekawy. Z drugiej strony. Nie no, zachowam te hetmany. Zagram tak na pionka. I zagram po prostu królem. Żeby skoczek miał swobodę, żeby wieża miała swobodę. Aha, a tu się wbija skubany. Dobra, tak. Tu wieża broni. A na tym związaniu będzie ciężko. Coś czuję. W końcu tu, żeby zdążyć, może zagrać. Nie wiem, w sumie co to za poza. No biorę. I tak, bronię. Póki co, czy to dobre? Nie wiem, bo może zaraz goniec H6 jest ciekawe. I wieże mogło wejść. Aha, wymiana, słusznie. Tutaj z atakiem. Wieża F5 jest też fajna. I tutaj cały czas wisi. Fuh. Może tak? Żeby tak zagrać? Czasami tu. Wygląda dziwnie. A jak zagra skoczkiem, to zagram tak. Mało czasu mam. A tu skoczek jeszcze jest. Kurczę, felek. Szach. Ojej. O Jezu. Przeoczyłem. Aj, przegrana jest. Hetman tu wchodzi.
Dobrze mówię? Skoczek wszedł. To może być dobra dla mnie wiadomość. Tu wisi, tu wisi. Ale stres. Wszędzie obronił. Dobra, tak. Okej. Tak. Wszystko niestety oddaję. To już nie wygląda dobrze. Aj, tutaj nic nawet nie mogę zrobić. Może tak? Tak. No właśnie, nic za bardzo nie mogę zrobić. Może tak. Aha, z szachem tam jakieś. Nie, no bez sensu. Na wiecznego szacha, ale niestety nie da się chyba. Nie wiem, co zrobić. Tak, tak, kurczę, no dobry jest, dobry. No niestety. A, bierze hetmana po prostu. Bez sensu. Dobra, przegrałem, moi drodzy. Niestety przegrałem. Kurczę, dobrze było chyba, coś mi się wydaje. No, nie tym razem ta siódemeczka. No, a wydaje mi się, że tak nie było najgorzej. Powalczone chociaż. Kurczę, szkoda, że tej siódemki nie było. No, ale 5 arcymistrzów zaliczonych. To wydawało mi się, że dobrze pogram, a jednak silnik bardzo ocenia to źle dla czarnych. Wydawało mi się, że to jakaś taka rekompensata powstanie. Jednak chyba źle to obliczyłem. H3. No tutaj tak jakbym złapał wiatr w żagle. Coś innego może w tej sytuacji zagrać. Hetman D6. Ciężkie ruchy tutaj do wykonania. Goniec F8. Hetman. Skoczek. No właśnie. Skoczek D5. No arcymistrz nie grał jakichś najlepszych posunięć. Ja to wyczułem to troszeczkę. Tylko, że nie potrafiłem wykorzystać. Od pionek wisi. To jest ten ból. Wieża F1 dobrze zagrał, wymiana. Hetman tutaj. Tutaj czułem, że coś takiego się może dobrze klarować, ale jednak nie do końca tak było. O, i tutaj nie zauważam tego ruchu. Wydawało mi się, że tutaj hetman F1 wygrywa, a wieża F1 w ogóle wygrywa. Ciekawa. Tutaj remisowo, zobaczcie, od razu błąd. Hetman skoczek F7. Hetman E2, hetman B3, wieża E1. Wieża G5, no niby ma lepiej, co nie? Niby ma lepiej, ale zobaczcie, się wyrównuje. Wieża nie zbiła pionka na A5, Krzysztof, ale jesteś ślepota. Nie powinienem przegrać tej pozycji. Nie powinienem, po prostu nie widziałem bicia, zobaczcie. Zagrałem tu, tu. No i tak, no i pionki zaczęły mi lecieć tu i tu. Nie było jak bronić, co trzeba było tak grać. Bardzo dokładnie zresztą. No i mi... No tak, no tutaj to już mnie pozamiatał. Tu nawet nie było żadnej szansy, wszystko kontrolował. No dobra, trudno. 6 punktów to myślę, że i tak nie najgorzej. Zawsze te 6 punktów spróbuję przebić następnym razem tą szóstkę.